Transfery to nieodłączny element dzisiejszego futbolu. W przerwie między sezonami bądź rundami emocjonujemy się przejściami piłkarzy do innych klubów. Czasami są to transakcje bezgotówkowe, tak jak ostatnio w przypadku Messiego. Jednak w niektórych przypadkach w kontekście transferów mówimy wręcz o astronomicznych kwotach. W dzisiejszym odcinku chciałbym się właśnie skupić na tym aspekcie. Przed Wami piłkarze, za których zapłacono najwięcej. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od piłkarza, który nie jest tak bardzo doceniany, jak powinien być. Mam na myśli Angela Di Maria, obecnego piłkarza Paris Saint-Germain. Argentyńczyk ma w swojej karierze kilka grubych transferów. Jednak zacznijmy od początku. W 2007 roku za 8 milionów euro przeniósł się z Rosario do Benfiki. 3 lata później Real Madryt wyłożył za niego 33 miliony euro. W sierpniu 2014 roku Argentyńczyka na Old Trafford postanowił ściągnąć Manchester United za 75 milionów euro. Ostatnim ruchem Di Marii były przenosiny do Paryża za 63 miliony euro. Łącznie daje to 179 milionów euro wydanych na tego piłkarza, co daje mu piąte miejsce w rankingu. Na czwartym miejscu znalazła się kolejna, dość nieoczywista postać. Alvaro Morata bardzo często zmieniał klub, co widać po kwotach na niego wydanych. Latem 2014 roku Juventus wydał na jego transfer 20 milionów euro. Potem królewscy postanowili odkupić Hiszpana w 2016 roku za 30 milionów. Jak się okazało, nie była to najlepsza decyzja, dlatego po roku sprzedali oni Alvaro do Chelsea za 66 milionów. W styczniu 2019 roku Morata postanowiło wypożyczyć Atletico za 18 milionów. Napastnik sprawdził się, dlatego został w 2020 roku wykupiony za 35 milionów euro. Kilka miesięcy później Morata został znowu wypożyczony, tym razem do Juventusu za 20 milionów. Suma wszystkich wymienionych kwot jest równa 189 milionom euro. Na trzecim miejscu znalazł się piłkarz legenda, mowa oczywiście o Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie zmieniał tak często klubu jak Morata. Mówimy w jego kontekście o trzech transferach. Pierwszy w 2003 roku, kiedy to Manchester United zapłacił za niego 19 milionów euro. Drugi to przenosiny do Realu Madryt. Królewscy zapłacili wtedy za niego 94 miliony euro. Ostatni transfer Ronaldo to rok 2018 i przenosiny do Juve za 117 milionów. Łącznie daje to 230 milionów euro i trzecie miejsce. Na drugim miejscu znalazł się piłkarz, który był bohaterem tylko dwóch transferów. Chodzi o Neymara. Brazylijczyk w 2013 roku podpisał kontrakt z FC Barceloną, która zapłaciła Santosowi 88,2 miliona euro. 4 lata później zamienił Hiszpanię na Francję, a dokładniej na PSG, za rekordowe 222 miliony euro. W sumie jest to 310,2 miliona euro, co daje mu drugie miejsce. Całkiem niedawno liderem zestawienia został Romelu Lukaku. Wpływ na to miał jego ostatni transfer do Chelsea za 115 milionów euro. Wcześniej Inter zapłacił za niego Manchesterowi United 74 miliony. Jeszcze wcześniej Czerwone Diabły wyłożyły Evertonowi 84,7 miliona. W 2014 klub z Liverpoolu zapłacił Chelsea za Belga 35,36 miliona. Do tego dochodzi jeszcze opłata z 2013 roku za wypożyczenie Romelu z Chelsea do Evertonu za 3,5 miliona euro oraz transfer z Anderlechtu do Chelsea za 15 milionów. Łącznie daje to 327,56 miliona i pozycję lidera wśród piłkarzy, za których zapłacono najwięcej. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.